Prezesie, to co za nami, to właściwie za nami, to już przeszłość, choć podsumowanie dotyczy sezonu 2012, ale już myślami w 2013, a nawet w 2014, bo pan też powtarzał, że dalej patrzycie. W kontekście tej przyszłości, jaki ten sezon może być? Wiadomo, wszyscy mamy gdzieś tam w domyśle kontrakty, rozmowy, rozmawiacie z wieloma zawodnikami, jakie są pańskie opinie i spostrzeżenia? Dzisiaj to, co chciałem, to praktycznie mamy. Otrzymałem podstawowy skład drużyny, na którym nam najbardziej zależało, a więc czterech zawodników, z których trzech dzisiaj mamy. Loktajew z powodów logistycznych i też finansowych nie został ściągnięty z Rosji, gdzie przebywa po całym sezonie. Tych czterech zawodników będzie stanowiło przede wszystkim o sile Feldbazu, jeżeli chodzi o sezon 2013, ale to, o co pan zapytał, również cały czas przewija nam się przez nasze myślenie do przodu, bo lata lecą bardzo szybko, zmieniający się regulamin, który mam nadzieję teraz został opublikowany, przede wszystkim będzie utrzymany, że nie będzie powtórki z ubiegłych lat, że nagle komuś coś się nie będzie podobało, że będą zmiany i pójdzie to w kierunku takim, że na dzisiaj wiemy, że nie będzie KSM-u, a na przykład będzie. Liczę na to, że ten regulamin będzie ostateczny, a dokonywane zmiany będą naprawdę kosmetyczne i nie będą wpływały przede wszystkim na zawieranie kontraktów, czy też dyspozycyjność klubów. I to, co powiedziałem, myślimy o sezonach następnych, mamy przemyślenia i mamy jakieś wizje, które być może zostaną przelane na kontrakty, natomiast dzisiaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ponieważ skupialiśmy się przede wszystkim na tych zawodnikach. Mamy też ciężki okres, bo kończy nam się czas, kiedy musimy dać wszystkie dane do licencji. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o klub, bo musimy podsumować całą działalność, zamknąć ją, zrobić audyt, powypłacać wszystkie należności, rozliczyć urzędy, uzyskać stosowne pokwitowania na to. To naprawdę absorbuje bardzo dużo czasu. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, podstawę już mamy i się nie boję sezonu 2013, szczególnie po tym, że trzy zespoły spadają. Liczę na to, że oczywiście w rywalizacji sportowej bez kontuzji uda nam się utrzymać drużynę, awansować do play-offów i walczyć o medale. W to wierzę i jestem przekonany. Natomiast bardzo się martwię i niecierpliwie też o to, co się stanie z polską Ekstraligą. Słyszymy o finansach, jeżeli chodzi o niektóre kluby. Słyszymy o dymisjach prezesów, którzy przychodzą na chwilę. Słyszymy o rzeczach, które nie powinny się zdarzyć w normalnym biznesie, a więc jakimś tam łataniu dzieł przez spółki Skarbu Państwa, czy inne rzeczy, które na co dzień nie powinny mieć miejsca. Ciężko też zgodzić się z tym, jak to było weryfikowane w przeszłości, kiedy drużyna okazuje się ma długi sprzed kilku lat i nie dotyczy to jednego zespołu, a dzisiaj wiem, że już kilku. Boję się właśnie o to, że finansowo niektóre kluby sobie nie poradzą, że może ta liga naprawdę się załamać i dzisiaj mówi się dużo o nazwiskach, mówi się dużo o kontraktach, ale fajnie jest podpisać kontrakt, fajnie jest wziąć zobowiązania, ale później trzeba pamiętać, że za to się odpowiada. Odpowiedzialność członków zarządu jest i wynika z kodeksu spółek handlowych, ale też taka odpowiedzialność moralna przed kibicami, przed sponsorami, przed wszystkimi, którzy wierzą w sukces drużyny. Nie chciałbym dzisiaj mówić wam, że podpiszemy kontrakt i będziemy mieli Hampela, Goloba, Sajfudinowa czy Petersena, zawodnicy, którzy się przewijają, którzy być może dzisiaj nie pasują do KSM-u, ale kiedyś będą mogli zasilić nasze szeregi. Musimy to robić naprawdę z głową. Idą ciężkie czasy i każdy kontrakt jest wyważony. Stąd też takie negocjacje jak z Patrykiem Dudkiem nie trwały jednego dnia, trwały praktycznie od zakończenia sezonu. I chciałbym na to Państwa uczulić i też podkreślić to, że myślimy i nie patrzymy, żeby przekonsumować, przejeść i dzisiaj bawić się na imprezie, a za kilka miesięcy wstydzić się, że nie potrafimy zabezpieczyć imprezy masowej, nie mieć metanolu na treningi, czy zawodnicy odmówią startu i wyjadą, czy nie przyjadą na zawody.
W tym hotelu podobno Jarosław Kampel kilka tygodni temu przebywał, choć było to utrzymane w ścisłej tajemnicy. Nie jest tajemnicą z kolei, że no bardzo poważnie rozmawiacie z Jarosławem Kampelem. Takie informacje docierają chociażby z mediów leszczyńskich. Wiem, że pan nie może i nie chce pewnie zdradzić, ale jakby pan mógł powiedzieć, czy rzeczywiście temat Kampela jest otwarty i w kontekście Saszy Loktajewa, co może się wydarzyć, jeżeli z Jarkiem udałoby się nawet dwuletni kontrakt podpisać? Jeżeli udałoby nam się pozyskać takiego zawodnika jak Jarosław Kampel, myślę, że byłby to wielki sukces. Byłby to wielki sukces dla każdego klubu, bo to jest dzisiaj numer jeden, jeżeli chodzi o polski speedway. Jest to zawodnik, który na pewno wszystko co najlepsze ma przed sobą. Wielka wartość marketingowa i wielka też klasa jako zawodnika. Natomiast ciężko mi odpowiadać, kto kiedy spał w jakim hotelu. Takich rzeczy przez wiele lat nasłuchałem się, jak samochody zawodników, jak zawodnicy czy ich menadżerowie, którzy przewijali się przez miasta. Myślę, że z tymi wszystkimi rzeczami trzeba naprawdę jeszcze chwilę zaczekać, ale nie jest tak blisko, jakby się komuś wydawało, że ktokolwiek na dzisiaj zasili drużynę Falubazu. To, co pan powiedział, wiąże się to przede wszystkim z wielkimi kosztami, a dwa z tym, że ktoś z zawodników albo musiałby pauzować, albo pójść na wypożyczenie. Ale dopuszcza pan taką ewentualność? I dzisiaj ciężko powiedzieć kto. Oczywiście dopuszczam, jest to brane pod uwagę, natomiast wymaga to naprawdę czasu, a przede wszystkim zebrania zawodników i określenia celów na najbliższe lata. Nie na najbliższy sezon, ale na najbliższe lata, żeby każdy też dał coś od siebie, dał dla Falubazu, dał dla ludzi i też z taką perspektywą się liczę. I myślę, że jeżeli uda nam się wszystko poukładać, to być może spełnią się niektórych marzenia, a jeżeli nie, to mamy lata przed sobą i być może kiedyś cokolwiek się zmieni. Robert, wspomniałeś o lidze żużlowej, o ekstralidze, o przepisach, o problemach, o tym, że wszystko to może skończyć się słabo finansowo i organizacyjnie. Czemu tak jest? Przecież wy jako prezesi tworzycie w sumie życie tej ekstraligi. Czemu ta? Ona nie idzie do góry, tylko ciągle są problemy. A to kartki, a to jakieś dziwne przepisy, a to KSM-y. Skąd się dobierze? Ja mogę odpowiadać za siebie. Mogę odpowiadać za klub, który tworzę i który dzisiaj macie Państwo okazję śledzić jego poczynania. Ciężko mi odpowiadać, co robią inni prezesi. Czy fajnie to wygląda w mediach, natomiast w środku inaczej? Tego nie wiem. Wiem, że my robimy naprawdę dużo i pracujemy bardzo ciężko. Jak się komuś wydaje, że to wszystko przyszło, spadło z nieba, albo zostało przez kogoś kupione, to jest w dalekim błędzie. To też nas kosztowało dużo lat pracy, wyrzeczeń, poświęcenia czasu, poświęcenia innych rzeczy. I dzisiaj mamy efekt, jaki mamy. Ciężko mi też patrzeć na inne kluby, bo chciałbym, aby Ekstraliga była zdrowa, aby była zdrowa rywalizacja, aby było jak najmniej ograniczeń. A czemu tego nie ma? Bo to wtedy wyzwala dodatkowe emocje i wyzwala dodatkową energię. Mnie napędzają takie rzeczy jak właśnie brak ograniczeń. Ja bym chciał mieć najlepszych zawodników, mieć najlepszych sponsorów, najlepszych kibiców, najlepszy obiekt. Ja dążę cały czas do tego, a niektórzy być może osiągają jakiś tam sukces i nie idą dalej, prawda? My bierzemy przykłady z najlepszych drużyn, przede wszystkim piłkarskich, naśladujemy i robimy też czasami kopię tego, co oni, bo pewne rzeczy się sprawdzają w sporcie, jeżeli chodzi o marketing, o podejście do sponsorów, o organizowanie chociażby takich imprez, to robimy. Natomiast no, nie chciałbym odpowiadać za moich kolegów. Dziwię się na przykład niektórym, którzy wydają się takimi bogami, jeżeli chodzi o swoją pozycję i to, że potrafią wszystko. Dzisiaj głosowali za KSM-em 39, a za chwilę mówią, że im się drużyna rozbija i niestety muszą dokonać dużych zmian. No, tego nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć dziwnych ruchów kilku prezesów, kiedy uchwalili, że juniorzy mają mieć KSM 4, czy też te żółte kartki. Ja się z nimi nie zgadzam, bo sędziowie do tej pory mieli narzędzie do karania zawodników, jeżeli ktoś przekroczy pewne bariery. Upomnienia, wykluczenia i tak dalej. Upomnienie i wykluczenie to jest to samo, co żółta czy czerwona kartka. Boję się tylko, że sędzia będzie decydował w 15 biegu o tym... O wyniku może zdecydować o tym, kto wyjedzie i tak dalej. Myślę, że to nie do końca powinno tak być, ale poczekajmy ten sezon. Być może, jeżeli po sezonie okaże się, że nie i to będzie ta kosmetyczna zmiana, bo to jest dla mnie kosmetyka, jeżeli oczywiście nie będzie wypaczało wyniku sportowego, to możemy na to pójść. Natomiast jeżeli za rok czy za dwa okaże się, że znowu będziemy poszerzać Ekstraligę, wracać do KSM-u, to będzie dla mnie totalna porażka. Ja nie zmieniam zdania. Od początku twierdziłem, że 8 drużyn to jest taka, dzisiaj patrząc na warunki polskie, to jest taka elita, która powinna być. Poszerzenie ligi to tylko było zrobione pod
myślę, słabe kluby pod te, które sobie gdzieś tam nie radziły, bały się spadku, a teraz z powrotem widać, że to nie przyniosło efektów. KSM był wprowadzony rok temu, na dzisiaj widać, że jeszcze rok i KSM-u nie będzie. Rok temu wprowadzony przepis, gdzie głośno protestowałem o jednym zawodniku z Grand Prix, dzisiaj tego przepisu nie ma. To dla mnie też jest chore, ja się za to wstydzę. Naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to przeprosić za to, że niestety tak bywa. Na to też do końca ja, jako Robert Hoffman, nie mam wpływu. Mam nadzieję, że teraz, kiedy to wszystko jest w rękach PZMOT-u, uda się to unormować i uda się zrobić już tak, że będziemy mogli planować, tak jak powiedziałem, na przykład rok 2014, bo to fajnie postawić sobie jakiś cel na kilka lat i dążyć do tego celu. My tak robimy i tak chciałbym, żeby klubom w ten sposób nie przeszkadzano, klubom, które mają wiarygodność, mają wypłacalność i radzą sobie w tych ciężkich chwilach i sytuacjach gospodarczych, jakie są.